ciekawe, co robi Mati. Mati! O, jest. Siema. Co ty tak tutaj sam zamulasz? No siema. Możesz? Wiesz co, nie, łapię mnie małe wyrzuty sumienia, że nie poszliśmy dzisiaj do tej roboty. Jakie wyrzuty sumienia? No po prostu, no. Dał nam zaliczkę, a my co? Do roboty nie poszliśmy? Jak to będzie wyglądało? Co on sobie o nas pomyśli? Lepiej, żebyśmy nie wiedzieli, co on sobie o nas myśli. W sumie racja. I co my dzisiaj będziemy robić? No właśnie myślę, co ja mam dzisiaj z sobą zrobić? To ty myśl, a ja sobie pójdę w swoją stronę. Wiem. I się załatwię. To leć. Dobra, to czekaj na mnie. Leć, leć. Ty, papierusy weź, bo zużyłem do końca. Jakoś sobie poradzę, jak zawsze. Ciekawe, czy zostało mu coś pieniążków, co wczoraj od Sknerusa się nabrał. Ty, no? Zostały ci jakieś pieniądze z wczoraj? No właśnie nie. Zobacz, tyle mi zostało z wczoraj, czyli nic. To dawaj, rób swoje i wychodź szybko, bo mam pomysła. No, a ty co, po zapachu żeś przyszedł? Jaki masz ten pomysł? Ty, ostatnio były wykopki, to może byśmy schandlowali troszkę ziemniaczków albo marchewki. Kurna, ci powiem, że to nie jest zły pomysł, żeby jakoś dzień zacząć. Tylko kto od nas kupi? Gdzie ja teraz kupca znajdę? Ty, a ten twój gonzo to nie znajdzie kupca? Czekaj, daj mi chwilę, zaraz do niego zadzwonię. Halo, Gonzo, słuchaj, pytanko do ciebie mam. Nie chcesz ziemniaków kupić, albo marchewki, albo ktoś tam od ciebie nie chce? Powiem ci, że nie mam czym, ale to ci ciągnikiem najbliżej podrzucę. Wezmę 30 przyczepkę, ile tam tego chcesz? Aha, ile mam? A ile mi dasz za to? A dobra, to się dogadawa na miejscu. Dobra. Nara. Ty, nie jest źle. Jedziemy. Ty, dawaj, najpierw pójdziemy zobaczyć, czy ojciec tam piwnicy nie zamknął. Kurna, młody, ale łeb na karku ma, żeby zarobić. Ty, otwarte. Dobra, odejdź mi sobie, bo to siły potrzeba, a nie... Dobra, chcesz, to się siłuj z tym. Siła. Ty, ale ty tam idziesz, bo ja to się ciemności boję. A od czego masz tu latarkę na czole? Ty? Faktycznie. Idę. Mati, dawaj tu szybko, coś ci pokażę. Zobacz. Panie, ale dzisiaj będziemy zarobieni. Dobra, to ja liczę worki, a ty będziesz wynosił. Albo razem, albo wcale. Dobra tam, dawaj do roboty. Ty, mam tylko do ciebie pytanie, czym my to zawiesią? Wyjdź stąd, ja wyniosę parę worków, a ty idź po klucze od 30. To są ziemniaki? To ziemniaki są. Ja to jak zwykle najcięższe roboty muszę robić. Ty, długo ci się zejdzie, bo ja kluczyki to już ogarnąłem. Odpalaj 30, lecimy. Ale się będzie komin prostował. A żeby zaraz znowu remontu nie robił. Kurna!
Dawaj, będziesz ładował. Ty, żebyś trafił tylko. Ty się nie martw, ja trafiałem jak ty byłeś mały i na chleb mówiłeś pep. Dawaj, dawaj. Ty, a ty masz w ogóle prawo jazdy? Mam, ale do odebrania. Dobra, nie gadaj, tylko łap się za worek i ładuj. O kurna, po 20 kilo to mają. Dobra. Zamykaj wieżeje. Ty, a ile nam się zejdzie tak w ogóle? Nie wiem, ale wiesz co, najlepiej by jakbym pojechał sam, bo jak zobaczymy samego, to on więcej mi, wiesz, kopc nie ciąga. Dobra, to wy się tam znacie, to się dogadacie, ja tu poczekam. Witam. Pan od Gonza? Tak. A powie mi pan, dlaczego się spotykamy w takim miejscu, a nie u pana na działce? Posłuchaj pan, na wsi to jest tak, że każdy by chciał wszystko o wszystkim wiedzieć. A ja chciałbym to zostawić dla siebie, żeby nikt nie wiedział. Dobra. Mniejsza o większość, mi jest potrzebna kotuła. Słuchaj pan, masz tutaj pan dwa worki marchwi. Ja nie wiem, to ziemniaki albo buraki. Proszę są pana, jeszcze... ja tam widzę buraczki. Mniejsza o większość, ale są jeszcze ziemniaczki. A mi potrzebny jest dzisiaj pieniążek i to bardzo szybciutko. Dobrze, panie. Za to mogę panu zapłacić 150 zł. Proszę. Czemu tak mało? Panie, jak tutaj masz ze 100 kilo towaru? Proszę pana, nie będziemy się targować. Albo pan bierzesz, albo wydocha. Dobra. Dawaj pan. Wyładowuj to. Tutaj? Nie wnikaj, młody. No dobra. Nie lubię się pokazywać przed kamerą, ale co ten gówniarz sobie myślał? Co on myślał? Że miliony zarobi na czterech workach? Ale strzał gotówki, no. 150 zł, no ale... Mateuszowi chyba dam tylko 5 dych, no odczepnego. Co dziś tak długo zeszło? No co ja ci poradzę? Kawałek drogi miałem. Dobra, nie gadaj, tylko wyskakuj z szelestu. Poczekaj. Niestety tylko tyle dzisiaj zarobiliśmy. Ale jak to tyle zarobiliśmy? 5 dych na pół? Coś mi tu śmierdzi. Albo popuścił, albo jest nie do końca ze mną szczery. Ty się ciesz, że tyle dostaliśmy. Pojechałem w ciemno. Ja nie wiedziałem, co tam zastanę. Dobrze, że w ogóle jakąś gotówkę dał. Dobra, ja nie będę tracił czasu i jadę do sklepu. Jedź, tylko ty o mnie nie zapomnij, bo nas jest dwóch, a nie ty jeden. Tam dobrze policz i podziel. Spokojnie, ja umiem zarządzać dobrze pieniędzmi. Stówkę przytuliłem, no. Muszę sobie to rozłożyć na dwa dni, bo... Ale żeby się Mateusz nie dowiedział, bo będzie draka. Pomijając te dzisiejsze nasze interesy, ty się dobrze zastanów, co powiemy prezesowi, temu sknerusowi, dlaczego nas dzisiaj nie było w pracy. Spokojna twoja głowa. Ugadywałem go zawsze i teraz też go ugadam. Pokrzyczy ze dwa dni, a później mu przejdzie, będziemy z nim piątki zbijać, także na luzie. Dobra, zanim pojadę, to jeszcze pomogę ci wstawić ciągnięć i przyczepkę odstawić. To dawaj szybko, bo szkoda dnia. No i dobra, Małolat, ja zamykam, a ty możesz iść się powoli szykować.
Ty, czekaj, czekaj, a co to jest?